Z Nagrodą Nobla z ekonomii dla Thomasa Sargenta i Christophera Simsa sytuacja jest o tyle łatwa, że są to laureaci, których dorobek dotyczy w szerokim rozumieniu tego słowa jednego ważnego zagadnienia, ale nawet w szczegółach ich wkład w empiryczną makroekonomię i w metodykę badań empirycznych z makroekonomii w dużej mierze się uzupełnia, trochę może nawet pokrywa, próbuje odpowiadać na te same pytania, rozwiązać te same problemy, z jakimi na przełomie lat 60. i 70. ekonomiści się zetknęli, więc jest to sytuacja dużo łatwiejsza niż parę innych par lub trójek laureatów, którzy często reprezentowali bardzo od siebie odmienne, żeby nie powiedzieć wprost sprzeczne nurty ekonomii. To, czym kojarzy się nagroda jako taka w 2011 roku, to, ile pamiętam, oryginalny, oficjalny dokument Szwedzkiej Akademii Nauk. Mowa jest o zasługach związanych z empiryczną makroekonomią, a w szczególności z badaniami przyczyn i efektów w zjawiskach makroekonomicznych. I to, mimo że to bardzo oficjalne sformułowanie, to na tym najbardziej ogólnym poziomie jest to sformułowanie, z którym również mnie łatwo się zgodzić. Natomiast przechodząc do szczegółów, trzeba trochę sięgnąć do historii makroekonomii, o której zakłada się, że właściwie powstała dzięki wysiłkom Johna Maynarda Keynesa, w szczególności dzięki opublikowaniu przez niego ogólnej teorii procentu zatrudnienia i pieniądza, i rozwijała się w dużej mierze pod wpływem wielu jego uczniów. Ważne natomiast jest to, że podstawowe zależności makroekonomiczne formułowane były w sposób dość rozdzielny, to znaczy, jeżeli ekonomiści zastanawiali się, od czego zależy na poziomie całej gospodarki zachowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych, jakie jej stan charakteryzują, produkcji, zatrudnienia, konsumpcji, inwestycji, to właściwie dla każdego z tych obszarów próbowali sformułować coś, co nazywali niekiedy ogólną teorią, chociaż często to była prawidłowość polegająca na lekkim uogólnieniu obserwacji. Wtedy, kiedy interesował nas taki całościowy opis gospodarki, który wszystkie te zmienne ujmowałby naraz, budowano modele mające tę gospodarkę tak właśnie opisywać, właściwie równanie po równaniu, formułując postać każdego równania w sposób mało wykorzystujący wiedzę dotyczącą innych zmiennych. Tym niemniej budowane na podstawie tego typu keynesowskich czy keynesistowskich koncepcji modele służące zarówno dla wyjaśniania procesów gospodarczych w celach naukowych, jak i często dla doradzania politykom gospodarczym, jaką politykę powinni prowadzić, albo w jaki sposób polityka gospodarcza powinna reagować na różne nieprzewidziane wydarzenia, spisywały się całkiem nieźle. Problem oczywiście polegał na tym, że jeżeli interesował nas bardziej szczegółowy opis gospodarki, to właściwie każde takie kolejne uszczegóławianie opisu gospodarki wymagało tworzenia kolejnych równań mniej więcej tą samą metodą,